Namaste i Jai Shri Radhe. Dzisiaj historia o Radharani, która zmienia suknię. To jest podcast Bhakti Kwadrans. Ale zanim przejdziemy do tej opowieści, kilka ogłoszeń. Jeśli słuchasz tego podcastu na YouTube, zasubskrybuj go, po czym kliknij w dzwoneczek, w ten sposób będziesz dostawać powiadomienia o wszystkich nowych filmach i podcastach na kanale. Możesz go również słuchać we wszystkich najpopularniejszych aplikacjach do słuchania podcastów: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy Spreaker. Linki znajdziesz w opisie tego filmu na YouTube i opisie odcinka oraz na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. A teraz przechodzimy do historii o Radharani, która zmienia suknię. Kolejna rozrywka, historia pokazuje nam, że Radharani żyje wiecznie w Radhakundzie i w sercach Wrejavasich. Przez stulecia tę kundę, święte jezioro i otaczającą ją wioskę nazywano Aritagamą oraz Aritakundą. Jednak w dzisiejszych czasach prawie wszyscy określają wioskę razem z kundą jako Radhakundę. Po prostu. Według map, znaków drogowych, przewodników, poczty czy mieszkańców wioski, to miejsce jest Radhakundą, po prostu. Nazwa Syamakunda pozostaje nieznana i niewymieniana. Nigdzie się jej nie zapisuje ani nie wymawia. Jeśli ktoś przybywa tutaj z Wrindawany, Delhi, Mumbaju lub innego miejsca, stwierdza zawsze: udają się do Radhakundy. Nikt nie mówi: udają się do Syamakundy. Jak już było wspomniane, Wrejavasi mieszkający w Radhakundzie przejawiają wyjątkowe, oparte na miłości, co w sanskrycie nazywa się Bhava Vichara, zrozumienie tego obszaru. Każda osoba spoza Wraży uważa, że Radhakunda to duży zbiornik wody wykorzystywany do kąpieli, hinduistyczne święte miejsce czy też Lila Sthali, najwyższy obszar boskich rozrywek Radhe i Govindy. Ale Wrejavasi z Radhakundy myślą, czują, mówią i wierzą, że Radhakunda to Radharani. Czczą i postrzegają Radhakundę jako Radharani, Shakshat Radhe. Dla takich wielbicieli to nie jest zwykły zbiornik wody ani święte miejsce, lecz godna czci Aradhya Devi, Srimati Radharani. Na przykład, gdy taki Wrejavasi angażuje się w parikramę kundy, czyli pielgrzymkę dookoła świętego jeziora, oznajmia: uczestniczę w parikramie Radharani, gdy ofiarowuję kadzidło, lampę gi, kwiaty czy bhoga w ramach pudży ku czci Radhakundy, stwierdza: wielbię Radharani. Pewnego razu jechaliśmy taksówką z Radhakundy do Wrindawany i zaparkowaliśmy obok świątyni Banki Bihari. Zapytaliśmy wtedy kierowcę, czy nie chciałby doświadczyć darszany z Banki Bihari, po czym kierowca odpowiedział w pełnym przekonaniu i satysfakcji: miałem już darszany z Radharani. Nie zatrzymywaliśmy się w żadnej świątyni po drodze, dlatego to stwierdzenie wprawiło w nas zakłopotanie. Spytałem więc kierowcę: gdzie widziałeś Radharani? A on odrzekł: przed wyjazdem zaparkowałem przy Radharani i wtedy doświadczyłem z nią darszany, spotkania. Spacerując kiedyś w pobliżu targu Sabji z przyjacielem, który mieszkał w Mumbaju, wskazałem na kundę i wyjaśniłem: to Radhakunda. Obok przechodził akurat 3-letni chłopiec. Dziecko przerwało moją wypowiedź, oświadczając zdecydowanie i z poczuciem rzeczywistości: je Radhakunda nahi hej, je Radharani hej. To nie Radhakunda, to Radharani. Przez setki lub może tysiące lat osoby z zewnątrz nie były w stanie zrozumieć bhawy czy też wizji Wrejavasich. Mieszkaniec Wrajadhamy cechuje się szczególnym sercem, nasyconym głębokimi doświadczeniami Bhagavana, które pozostają ukryte przed innymi. Śla Rupa Goswami Pad, mieszkaniec Wraży sprzed 500 lat, oznajmił: te Krishna Sya Parivara je Yajnana Wrajavasinaha. Wrajavasi są faktycznie członkami rodziny Kryszny. Jest to cytat z Radha Krishna Godesha Ganodesha Dipika. Opisana niżej lila, zabawa pana Chaitanya, okazuje wyjątkową pozycję Wrajavasi. Pewnego razu w Jagannath Puri Sri Chaitanya Mahaprabhu oznajmił swojemu zwolennikowi Jagadanandzie Pandicie, który szykował się do jatry w Wraży, jatry, czyli pielgrzymki,
Nikt nie potrafi zrozumieć bhawy, spontanicznych nastrojów oddania mieszkańców Wrindawany. Z tego powodu powinieneś zachowywać pełen szacunku dystans do wrażawasich i pozostawać w bliskiej relacji z Sanatanem Goswamim, kolejnym innym zwolennikiem Sri Chaitanya Devi z Bengalu. W przeciwieństwie do miejscowych wrażawasi, niestety my z zachodu nie jesteśmy w stanie postrzegać Radhakundy jako Radharani. Być może w przyszłości będziemy w stanie osiągnąć ten poziom percepcji dzięki łasce Śrimati Radharani, świętych imion Kryszny i łasce samych wrażawasi. Gdy Vallabhacharya, Vishnuici, zwolennicy Vallabhacharyi rozpamiętują o Bhagavanie, wykrzykują Jai Shri Krishna, natomiast oddani wrażawasi, myśląc o Bogu, śpiewają Radhe, Radhe. Mieszkańcy Radhakundy używają słów Radhe, Radhe w trakcie codziennych powitań, dyskusji, rozmów telefonicznych i grupowych spotkań. Ci wielbiciele myślą w następujący sposób. Radharani to mój Bóg, moja matka, moja przyjaciółka, cała moja rzeczywistość. I ta Radharani, uosobienie łaski oraz współczucia, mieszka właśnie tutaj w naszej wiosce, mając piękną, płynną postać. W 2009 roku Radhakunda była oczyszczana, jednak lokalni wrażawasi mieszkańcy nie uważali, że ją oczyścili. Zgodnie z ich wizją Radhakunda nigdy się nie zanieczyszcza, ponieważ jest tak naprawdę nieskazitelnie czysta i jest najwyższą boginią szczęśliwego losu, czyli samą Srimati Radharani, a Radharani nie wymaga żadnego oczyszczania. Co więcej, najbardziej zanieczyszczony i najbardziej godny pożałowania grzesznik od razu się oczyszcza nawet przez najdalszy kontakt z boskimi imionami, postaciami, cechami i towarzyszami Radharani. Poprzednie, w cudzysłowie, oczyszczenie miało miejsce w 1987 roku i po 22 latach miejscowi wrażawasi poczuli w ramach zorganizowanego programu, że Radharani daje im łaskawie szansę wykonania dla niej drobnej służby, tak aby mogli wyrazić miłość i wdzięczność swojej pani. Zdaniem wielu wielbicieli była to szansa ich życia, która mogła się już nie powtórzyć. Jeden z braminów stwierdził wówczas, woda to w rzeczywistości suknia Radharani, więc Radha po prostu ją zmieniła. Gdy wrażawasi odprowadzają wodę i usuwają muł, pomagają Radharani ubrać się w nową suknię. Jestem pewien, że Radha będzie uradowana i szczęśliwa po zakończeniu tego oczyszczenia. Każdego dnia przez kilka miesięcy wszyscy mężczyźni, kobiety oraz dzieci z Radhakundy w wieku od 3 do 103 lat usuwali muł z jeziora. Późnymi popołudniami, gdy codzienne obowiązki domowe były wykonywane od 1 do 2000 kundawasi, ustawiało się w rzędach i podawało sobie wiaderka czarnego mułu z dna kundy poprzez schody do przyczep, które czekały na jego transportowanie. Służąc Radharani, każdy ciągle intonował Radhe, 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 Radhe w ogromnych głośnikach ustawionych z tej okazji przy bajtaku matki Janavy. Rozbrzmiewały bhajany, które wyrażały oddanie, a cała wioska podejmowała trud oczyszczenia, czy też tak naprawdę wymiany sukni Radharani. W długich szeregach mężczyzn i kobiet, braminów, baniów, bhangi, thakurów, wszyscy się mieszali, przekazując sobie wiadra mułu, i wszyscy bezustannie intonowali Radhe, Radhe. Podobnie jak większość indyjskich wiosek, Radhakunda cechuje się ścisłymi zasadami dotyczącymi mieszania się klas oraz ich standardów czystości i zanieczyszczenia. Ale w służbie dla Radharani różnice społeczne zostały zharmonizowane i nie były brane pod uwagę. W tym okresie przeważała równość, przyjaźń i współpraca. Twarze jednoczyły się w intonowaniu Radhe, Radhe, a ręce zostały połączone wiaderkami mułu, a serca topiły się pod wpływem uczuć boskiej radości. To był duchowy festiwal, podczas którego każdy rozkoszował się szczęściem wynikającym ze służenia Radharani. W tym wyjątkowym okresie istniała jedność umysłów, serc, kast i wierzeń. Hindusi, muzułmanie, chrześcijanie, desi, videsi, wszyscy pracowali razem, kołysząc się z wiaderkami, co wynikało z jednej przyczyny – Radharani. Przez wiele lat pobytu w Radhakundzie nigdy nie można było doświadczyć takiej pokojowej atmosfery i radości na terenie całej wioski, jak właśnie wtedy. W
czasie omawianych wydarzeń powszechnym widokiem stały się uśmiechnięte twarze, zarówno młode, jak i stare, umazane czarnym mułem, co wskazywało na pełnienie sewy, służby dla Radharani. Pracownicy codziennie organizowali sobie przerwy w pracy na 2 lub 3 godziny, aby angażować się w oczyszczanie Radharani. Wspomagały ich żony, mężowie, dzieci. Myśli i rozmowy mieszkańców wioski koncentrowały się na Radharani oraz na festiwalu usuwania mułu. Ekipy telewizyjne filmowały uczestników przedsięwzięcia i robiły z nimi wywiady. Któregoś popołudnia pojawił się nawet helikopter i obsypywał kwiatami wielbicieli czyszczących Kanganę Kundę, czyli tą pierwotną kundę, z której wszystko się zaczęło, rozkopywaną przez Radhę i Shaki bransoletkami. Cała atmosfera była nasycona światłem, nastrojem szczęścia oraz zdrowia, który wynika z bezinteresownej służby dla Najwyższego Pana. Jakże byłoby cudownie, gdyby takie odczucia mogły pozostać tutaj na stałe. I podobnie jak Radharani zmieniła suknię w ramach programu oczyszczania, sam kiedyś ubiorę inny strój, inne ciało. Zawsze będę jednak pamiętać wspaniałą duchową radość, której doświadczyłem dzięki służeniu Radharani razem z Vrajavasi, co stanowi ostateczny cel mojego życia. W ten sposób kończy się rozrywka o Radharani, która zmienia suknię. A w następnym odcinku posłuchasz o tym, czym jest esencja dharmy. Mówił do ciebie Krishna Kirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Jai Shri Radhe. Bhakti Kwadrans. Radhe 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 Shamsi Radhe 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 Radhe.